doktor, jaki wynik? Wiem, ale nie powiem. Domi już skoncentrowana. Kto dzisiaj Domi na ławce? Ty czy Adi? Adi? To ty dzisiaj kibicujesz. No i są i one. Generalnie rzecz biorąc, każda guma ma swoją grubość, w związku z czym i elastyczność, w związku z czym powoduje to albo zwiększenie, albo zmniejszenie oporu. Zazwyczaj jest tak, że im cieńsza, tym opór jest mniejszy, w związku z czym można sobie dobrać w zależności od potrzeb i od też celu danego ćwiczenia rozgrzewcy, czy części właściwej treningu, która się rozgrzewamy, mówimy o rozgrzewce. Do tego dochodzą akcesoria inne typu minibandy, które również determinuje jakby kolor. Minibanda, to... nie taka mini? Nie, to są bardzo mini. Bardzo mini? Tak, na porównanie do tych, które są duże, to są mini. I również kolory oznaczają jakby wartość oporu. Każdy ma swoje zajęcia. Doktor akurat rozkłada nam ręczniczki. Każdy ręcznik jest inny. Każdy ręcznik jest inny. Każdy ma inny numer. Każdy jest dedykowany. Nasz szczęśliwy numer doktor tak zamknie oczy, wylosuje. Szczęśliwy numer to 15, czyli czyrny. Co było kluczem? Jeszcze raz? Co było kluczem do wygranej? Cały zespół. Tak.
Tak, no przede wszystkim wydaje mi się, że potem troszkę zaczęłyśmy funkcjonować lepiej w bloku, odrzuciłyśmy je od siatki i zaczęło nam się łatwiej grać. Też na pewno, no niestety popełniłyśmy sporo błędów, tego się mogłyśmy wystrzegać przede wszystkim w zagrywce. I potem naprawdę bardzo dobry występ, czy to Oliwki, czy to Madzi w ataku, naprawdę zagrały super, więc co tam broniłyśmy, co nam przyjmowałyśmy, to szło do nich i kończyły. Także naprawdę fajnie Kasia rozprowadzała tą grę i to też na pewno nam pomogło w wygranej. Chyba największy progres widać przede wszystkim w tym, że no ta drużyna była dla was nie do pokonania przez zeszły sezon, a tutaj wygrywacie te końcówki, które były dosyć nerwowe, zwłaszcza w drugim secie. Można powiedzieć, że już ta głowa jest na chyba dużo wyższym poziomie. Tak, wydaje mi się, że w tych końcówkach podejmowałyśmy też bardzo dobre decyzje i podejmowałyśmy ryzyko, co na pewno nam pomogło i tak jak mówisz, że ta pewność siebie jest na wyższym poziomie i dlatego też jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje, bo same wiemy, że potrafimy tak grać, tylko kwestia tego przeniesienia potem na boisko w tych najważniejszych momentach. I w dzisiejszym meczu to nam się udawało robić. Nie udawało, zapracowałyśmy tak na dobrą sprawę na to, żeby to tak wyglądało. No właśnie, chyba czas wyjść z tego hasła udawało się, bo my to po prostu potrafimy. Czyli co, kolejne drużyny, kolejna poprzeczka wyżej, ale widzę, że motywacja jest. Motywacja jest ogromna, my na każdy mecz będziemy się przygotowywać w 100% i na każdy mecz będziemy wychodzić, żeby wygrać, bo ten zespół ma w sobie ogromny potencjał, cały czas mówimy o tym potencjale, on tam jest i wydaje mi się, że coraz częściej już wychodzi na to boisko z nami. No i co, i z tym przychodzi też pewność siebie, dlatego z meczu na mecz na pewno chcemy coraz więcej, niemniej jednak na pewno będzie coraz ciężej z biegiem czasu i na to też jesteśmy gotowe. Yeah.